Laudetur Jezus Chrystus. Czy chciwość jest przejawem kryzysu wiary? No może się wydawać, że nie, bo przecież pazerni potrafią być ludzie, którzy regularnie praktykują. Chciałabym jednak, żebyśmy dzisiaj na przykładzie pewnego wydarzenia przyjrzeli się temu, czy rzeczywiście przypadkiem nie jest tak, że pazerność pokazuje utratę wiary. Chciałabym nawiązać do takiego wydarzenia 3 maja podczas konsekracji Kościoła Niepokalanej w St. Mary's w Stanach Zjednoczonych. Biskup Feley opowiedział wiernym taką anegdotkę. Otóż arcybiskup Pozzo, to dla osób, które nie wiedzą, kto to jest, to był biskup, który stał na czele takiej komisji Ecclesia Dei, która w trakcie pontyfikatu papieża Benedykta XVI zajmowała się kwestiami rozmaitych wspólnot tradycyjnych. I otóż arcybiskup Pozzo opowiedział biskupowi Felajowi o takim spotkaniu z Franciszkiem, podczas którego właśnie padło takie pytanie. Franciszek spytał, skąd oni, czyli Bractwo Świętego Piusa X, mają tyle pieniędzy? I biskup Felaj w trakcie tej wspomnianej konsekracji kościoła powiedział w ten sposób. Wszystkie te budynki, które kupujemy, które budujemy, nie biorą się z aż tak dużych pieniędzy. Pochodzą od wiernych, którzy mają wiarę. Kościół w pierwszym rzędzie buduje ludzka wiara. Oczywiście to jest tak, że środki materialne są potrzebne, ale zobaczmy chociażby, co się wydarzyło w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach. Wybudowano całą masę kościołów, kaplic i dzisiaj coraz więcej z nich pustoszeje. W wielu miejscach jest tak, że na przykład wiernych tak malutko chodzi, że nie stać ich chociażby na opłacenie ogrzewania. Bo zadbano, tak, o tą kwestię strukturalną, ale no jakby nie zauważono, że w międzyczasie, a to przecież trwa przynajmniej od lat 80., zaczęła się zmniejszać liczba osób, które regularnie praktykują. Wspomniałam o tym przykładzie, tak, o tej anegdotce, bo Watykan jest dzisiaj niezwykle skupiony na zabieganiu o pieniądze. Ileś razy osoby, które śledzą mój kanał, to widziały chociażby tych parę informacji z ostatnich miesięcy o tym, jak się mniszki klauzurowe wyrzuca, ponieważ klasztory, w których one mieszkały, mają ogromną wartość, bo są, prawda, zabytkowe, bo to są duże struktury, często bardzo ładnie położone, w atrakcyjnej okolicy. No jednym słowem, warte ogromne sumy pieniędzy. I to są sumy tak duże, że w budżecie Watykanu jest to znaczące, tak, więc opłaca się wyrzucać siostry, żeby pozyskiwać pieniądze. Zobaczmy, co mamy w Polsce. Jak głęboko Kościół układa się z władzą. Jak bardzo zabiega o rzeczy materialne. Zwróćmy uwagę, jest laicyzacja, malejąca liczba młodzieży chodząca na religię, czy w ogóle do kościoła, malejąca liczba osób chodzących tak do kościoła. Dalej mamy pustoszejące seminaria. I tymczasem tutaj ciągle mamy do czynienia z takim działaniem biskupów, jak właśnie w przypadku Franciszka, tak, że po prostu zabiega się o strukturę, o konserwowanie tych stron materialnych. Dlaczego mówię o kryzysie wiary? Bo to nie zawsze jest tak, że kryzys wiary objawia się w tym, że ktoś ze znajomych, powiedzmy, w rozmowie nam mówi, że nie, już nie chcę praktykować, właściwie straciłem czy straciłam wiarę w Boga. Kryzys wiary wcale nie musi tak wyglądać. To jest trochę tak, jak z chorobą ciała. Ona nie zawsze musi być od razu widoczna. Bardzo często przecież każdy z nas pewnie doświadczył takiej sytuacji wśród znajomych czy bliskich, że ktoś nagle już właściwie w fazie terminalnej choroby dopiero się dowiedział, że jest chory. Nie inaczej jest z wiarą. I znowu podaję przykład, który się jakby tyczy hierarchii, bo tutaj to jakby bardzo widać, ponieważ hierarchia w Kościele katolickim, to są ci ludzie, którzy podejmują decyzje. Ale tak samo to możemy zaobserwować wśród naszych znajomych. Spójrzmy na ludzi, którzy bardzo się koncentrują. Może nie chodzi tylko tyle o pieniądze, tak? To może być związane z karierą, z różnego rodzaju zyskami. Skupienie na tym, co zewnętrzne. Tu pieniądze są pewnym takim szczególnym znakiem. Tak, oczywiście, wszyscy ich potrzebujemy. Wszyscy potrzebujemy rzeczy materialnych do życia. Nie ma w tym nic złego. Problem jest wtedy, kiedy to zaczyna wchodzić na pierwsze miejsce. Wydawałoby się, że wszyscy wiemy, że nasz pobyt na tej ziemi ma określony czas. Więc oczywiście ja znowu nie zamierzam twierdzić, że jakby dbanie o rzeczy
ze sfery materialnej z czymś złym, natomiast trzeba mieć świadomość ograniczenia tego. Jeżeli się człowiek za bardzo zanurza w tym, co materialne, to pokazuje de facto tym samym, że przestaje myśleć w kategoriach tego celu ostatecznego, który przecież, no to myślenie, to jest objaw wiary, tak? Nie tylko światopoglądowe uznawanie, że no tak, tak, Pan Bóg istnieje, tak, gdzieś tam jest, tak, jestem katolikiem, bo zostałem ochrzczony. Nie. I owocuje w konkretach, tak? Po owocach ich poznacie. Zachęcam do modlitwy za Franciszka, do modlitwy za duchowieństwo, zwłaszcza za biskupów. I zastanówmy się rzeczywiście, czy nam samym też czasami nie doskwiera taki problem, że bardzo się koncentrujemy na tym, co zewnętrzne. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Gdyby ktoś chciał sobie posłuchać tej anegdotki biskupa Felaja, to w opisie filmu jest odnośnik, tam jest wskazany też przedział czasowy, w którym można tę opowieść znaleźć. Pozdrawiam serdecznie, zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.